Minęła 13. Piotr Kieraga, zapraszam na informacje. 174. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na zaanektowanym przez Rosję Krymie po raz kolejny doszło do wybuchów. 9 sierpnia odnotowano kilkanaście eksplozji na terenie wojskowej bazy lotniczej Saki, a dziś w godzinach porannych pojawiły się informacje o wybuchach w tamtejszych składach amunicji. Prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski w swoim wystąpieniu ostrzega zachodnie kraje, że ewentualna katastrofa w kontrolowanej przez Rosję elektrowni atomowej miałaby fatalne skutki dla całego świata. Rosja nie zaprzestaje swojego szantażu w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Trwa prowokacyjny ostrzał na terytorium tego obiektu. Okupant ukrywa w nim amunicję i sprzęt służący do ostrzeliwania pobliskich miast i gmin. Wszystko to wyraźnie pokazuje, że Rosja odrzuca żądania krajów Unii Europejskiej i innych państw, które wezwały ją do wycofania wojsk z tego obiektu. Świat przegra z terroryzmem i ulegnie nuklearnemu szantażowi, jeśli nie podejmie żadnych działań w sprawie okupowanej przez Rosjan elektrowni. Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada możliwości logistyczne i środki bezpieczeństwa potrzebne, aby wesprzeć przyjazd inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na teren zaporowskiej elektrowni, jeśli tylko Rosja i Ukraina wyrażą na to zgodę. Badanie próbek wody z Odry Granicznej po stronie polskiej w województwie lubuskim prowadzone w sposób ciągły przez Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie potwierdziło obecności rtęci. Tym samym wykluczono rtęć jako przyczynę śnięcia ryb. Czy one umierają z powodu rtęci, czy z powodu innego składnika, to jest rzecz wtórna i też tego nie przebadano. Jest wiele znaków zapytania. Jest to ekozbrodnia, Odra umiera i nie ma do tej pory żadnego odpowiedzialnego, a ci, którzy są najmniej odpowiedzialni, zostali zdymisjonowani. Cokolwiek mówi o rtęci w Odrze, jest po prostu parszywym kłamcą. To jest rzecz absolutnie skandaliczna. To znaczy problem, który obserwujemy od lat w polskiej debacie publicznej, to jest problem prawdy. To znaczy po pierwsze braku tej prawdy w ustach wielu polityków, a po drugie braku jakiegokolwiek poczucia odpowiedzialności. Czyli w drugą stronę można powiedzieć, patrząc za contrario, całkowite poczucie bezkarności, że można tego typu bezkarnie fake newsy kolportować. Kolejne przejście graniczne między Polską a Ukrainą ma zostać otwarte w przyszłym roku przed wakacjami w Niżankowicach-Malchowicach, poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Niżankowice znajdują się w zachodniej części Ukrainy w obwodzie lwowskim, natomiast Malchowice to wieś w południowo-wschodniej Polsce położona w powiecie przemyskim. Zaplanowane na rok 2025 dzięki decyzjom pana premiera Morawieckiego zostanie otwarte za niecały rok. Przed wakacjami w 2023 roku powinniśmy uruchomić przejście w Niżankowicach i to zwiększy dalsze możliwości wymiany towarowej i osobowej między Polską a Ukrainą. 103 lata temu w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie. Zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska miało na celu przywrócenie tego regionu Polsce. Upadło wprawdzie 24 sierpnia 1919 roku, przygotowało jednak grunt dla następnych zrywów, na skutek których dokonano korzystniejszego dla Polski podziału Śląska. Wszystko, co działo się na terenie Górnego Śląska, to właśnie domowo w większości przypadków to miało oblicze polskie. I prowincja, i robotnicy w miastach, no, w domach często właśnie posługiwali się językiem polskim, w pracy musieli już niemieckim. Górny Śląsk miał znaczenie dla oczywiście Republiki Weimarskiej, późniejszej, ale także miał taki swój charakter międzynarodowy, jak Francuzi byli za tym, żeby jak najbardziej zdestabilizować tutaj swojego wschodniego sąsiada Niemcy, tak Anglicy wręcz przeciwnie patrzyli na Górny Śląsk jako przestrzeń, która pozwoli im na to, żeby uzyskać reparacje, bo Niemcy mówili wprost, bez Górnego Śląska nie zapłacimy reparacji wojennych za przegraną I wojnę światową. Po godzinie 11 rząd rozpoczął posiedzenie, podczas którego ministrowie będą zajmować się przepisami o wsparciu gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów ogrzewania. Odbędzie się też debata o zaostrzeniu przepisów w sprawie przestępców zrzucających odpady do rzek. Dyskusje na temat sposobów zaostrzenia przepisów dotyczących sytuacji zrzutów substancji chemicznych do rzek i do jezior zapowiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Rząd zajmie się też projektem ustawy dotyczącym wsparcia indywidualnych gospodarstw domowych w pokryciu części kosztów ogrzewania. Ministrowie będą rozmawiać o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych, a także będą debatować nad projektem nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Z kolei minister obrony narodowej przedstawi informację dotyczącą sytuacji na Ukrainie. Do 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niedzielnych eksplozji w składzie fajerwerków w centrum handlowym Surmału w Erywaniu, poinformowało Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Armenii. Do eksplozji, które spowodowały zawalenie się części budynku, a następnie pożaru, doszło w niedzielę po 11 czasu polskiego. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Do tej pory spod gruzów wydobyto 16 ciał. Ponad 60 osób zostało rannych. Centrum handlowe Surmału jest położone 2 km na południe od centrum Erywania. Nie poinformowano jeszcze, co spowodowało zapalenie się fajerwerków, ale władze wykluczyły podłoże terrorystyczne. A w Norwegii zawalił się 150-metrowy most na rzece Gudbrandsdalen. Przejeżdżały nim akurat dwa pojazdy. Jeden z nich wpadł do wody. Do zawalenia się mostu doszło wczoraj rano w miejscowości Tretten, niedaleko Lillehammer. Drewniana, 150-metrowa konstrukcja runęła do rzeki Gudbrandsdalen, kiedy jechały nią samochody osobowe i ciężarówka. Samochód wpadł do wody, ciężarówka utknęła między zapadniętymi częściami mostu. Na miejscu szybko pojawił się śmigłowiec, który pomógł wydostać się z pojazdu kierowcy ciężarówki. Kierowca samochodu był w stanie samodzielnie dotrzeć do brzegu. Do zobaczenia o 14:00.